Witajcie w filmiku z serii Horoskopy i będę w tym momencie rozkładała Wam horoskop na miesiąc czerwiec dla barana. I idziemy w tym miesiącu w ten sposób, iż będę wyciągała karty na cały miesiąc i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, która właśnie ze sfer będzie jako pierwsza się rzutowała. Postaram Wam się to też na tygodnie rozłożyć. Zatem, co też w czerwcu baranom tutaj się będzie układało? Jaki ten czerwiec będzie? Na co powinni zwrócić uwagę? I jak finalnie ten czerwiec się będzie rysował? Baran, miesiąc czerwiec. Co tutaj się pokazuje? Miesiąc czerwiec. Jak to się tutaj pokazuje? I teraz tak, kochane barany, w pierwszym tygodniu czerwca mam zakończenie jakichś trudności związanych z kwestiami rodzinnymi, przechodzenie jakiejś transformacji. Zatem barany te, które gdzieś tam były skłócone, gdzieś tam jakieś były nieporozumienia, to jakby zostanie odcięte i będziecie szli w kierunku tutaj zgody. Również karty w tym pierwszym tygodniu czerwca dla baranów dają taką przestrogę w postaci: uważajcie na wszelkie swoje wartościowe rzeczy, cenne rzeczy, nie w aspekcie również tym finansowym, ale emocjonalnym, bo tutaj się rysuje zguba. Nie kradzież, tylko zguba, gdzieś tam pozostawienie, zawieruszenie czegoś. To może być jakaś na przykład droga Wam biżuteria w sensie emocjonalnym, może to być coś dla Was cennego, również to może się definiować w postaci torebki, portfela, kart kredytowych, tutaj jeżeli chodzi o kwestie związane z samochodem, również dokumentów. Zatem taka historia w tym pierwszym tygodniu może się tutaj przy Was zadziać. Te barany, które gdzieś tam szukają nowej drogi zawodowej, również mi się pokazuje coś takiego, że możecie być jakby postawieni pod ścianą jakby poszukania czegoś albo nowych wyzwań w tej obecnej pracy, czyli doszkolenia, czy też nowej aktywności zawodowej typu przesunięcia. Również mi się pokazuje dla baranów, które szukają pracy, że to będzie ten moment, w którym będziecie bardziej aktywnie widzieli feedback do Was. Wysyłacie ileś tam aplikacji i zacznie Wam to powoli spływać. Coś takiego w pierwszym tygodniu mi się tutaj pokazuje. Również zwróćcie uwagę, kochani, na zdrowie. Zdrowie Waszych najbliższych, bo też mi się tutaj pokazuje dla Was, kochane barany. Drugi tydzień czerwca dla Was, barany, pokazują, abyście uważali na osoby, które kradną Wam czas. Dosłownie tak, że osoby, które gdzieś tam wkraczają w Wasze życie, w Wasze sferę osobistą, które zajmują Wam niepotrzebnie czas, żebyście je odłożyli na później, bo to nie jest Wam potrzebne. Oddalą one takie historie, które pozwalają Wam na rozwinięcie skrzydeł. Tak? Mam też pokazane, że w drugim tygodniu czerwca jest jakaś przy Was podróż, czy też przemieszczanie się, również w kwestiach zawodowych. Także, no bo tutaj jest poszerzanie horyzontów, zatem tutaj ta sfera zawodowa bardzo mocno się w tym czerwcu u Was również rzutuje, tak? Mam też pokazane, że ta podróż na początku może być na zasadzie blokady, że coś jest zatrzymane, a później jakby to ruszy z rozpędu. To jest taki samochodzik, bierzemy, naciągamy, 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 jak puścimy, to startuje. Dosłownie coś takiego się tutaj pokazuje. W trzecim tygodniu tutaj czerwca mi się rzutują sprawy sercowe, sprawy emocjonalne, że jakieś tutaj historie, które ktoś albo nie dotrzymywał słowa, albo było odkładane, była mała konsekwencja, że jakby to też będzie mijało. Mam tutaj dla osób, które spod znaku barana są w relacjach partnerskich, to tak jakby zakochujemy się w sobie na nowo, pracujemy nad tą relacją. Dla osób, które gdzieś tam wchodzą, będą wchodziły w nowe relacje partnerskie,
Jest tu takie coś jak randkowanie i w tym randkowaniu jest zatrzymanie, tak? Również mam pokazane, że ktoś z daleka do Was, kochane baryny, będzie chciał zastukać, dosłownie. Wziąć i reaktywować jakąś znajomość. Karty pokazują, kochane barany, abyście w tym kierunku nie szły, bo to nie jest dla Was dobre. Jest tutaj huśtawka emocjonalna i na końcu rozczarowanie. Zatem w kwestiach, reasumując cały ten układ w czerwcu, tak, dla barana, zawodowo nowe możliwości, nowe wyzwania, również dla tych, które są aktywne, ale również dla tych, które poszukują. W kwestiach przestróg zwracać uwagę na rzeczy osobiste, cenne dla Was, bo jest tutaj zguba. Również nie pozwólcie sobie na to, aby ktoś kradł Wam czas, tak? Co to oznacza, kradł Wam czas? Jeżeli w sprawach zawodowych te osoby, które są tutaj aktywne zawodowo, to do tych baranów w szczególności mówię, żeby nie pozwoliły sobie na kradzież pomysłu również, na to, że to Wy gdzieś tam wpadacie na jakieś fajne rozwiązania, powiecie na nie na głos, a ktoś Wam ucina drogę jakby kontaktu, rozwoju, bo ktoś to wykorzysta. Wszelkiego rodzaju złodziej czasu, złodziej informacji, nie dajcie się podpuścić, to jest ważne. W kwestiach zawodowych. Również tutaj kwestie uczuć dla tych, które są w związkach. Powtarzam, taka bierność, czy też mało konsekwencja, to minie. Zakochacie się w sobie na nowo. Również karty pokazują tutaj dla osób, które są samotne, że będzie to etap takiego raczej randkowania, niż wiązania się na stałe. Ale też karta przestrogi dla baranów, gdzie tutaj będą chciały wkroczyć w wasze życie osoby z daleka. To może być faktycznie z daleka, bądź z którym gdzieś tam długi okres czasu nie utrzymywaliście kontaktu. Ta osoba przynosi stres, emocje i rozczarowanie. W zdrowiu mam tu raczej pokazane historie takie, które pokazują o, żebyście zadbali o zdrowie swoich najbliższych. Nie tyle o jakby swoje. Jakby każdy z nas powinien odgórnie dbać, ale nie mam jakichś historii, które miałyby tutaj mówić w szczególności, że coś będzie nie tak. Zatem tak mi się tutaj rysuje czerwiec dla barana. Mam nadzieję, że te informacje i ta forma horoskopu będzie do Was przemawiała. Każdy tutaj to jest kolejny jakby tydzień, którym się definiuje. I jakby pierwszy tydzień mi się w sprawach właśnie zakończenia kłótni plus nowe rozwoje w sferze zawodowej się rysuje. Tutaj znowu złodziej czasu, sfera zawodowa, rozwój osobisty również. No i tutaj są kwestie emocjonalne. Tak jakbyście mieli energetycznie podzielone pierwsze 2 tygodnie czerwca właśnie w sprawach finansowo-zawodowych, a drugie właśnie jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne. Tak mi się to rysuje dla Was, kochane barany. Zatem ja Wam życzę pogodnego czerwca, tak abyście dzięki tym wskazówkom, tym przestrogom unikali tego negatywu, a przekuwali wszystko w pozytyw. Dajcie znać, czy taka forma horoskopu Wam odpowiada. Jeśli tak, łapka w górę i w komentarzu bardzo proszę o taką informację. Jeżeli jesteś nowym widzem, to zapraszam Cię do subskrypcji. Dzięki subskrypcji będziesz z filmami na bieżąco, ale również tutaj subskrybenci mają dodatkowe bonusy, o których mówię co rusz w którymś z filmiku. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.